chcę podziękować naszej młodzieży za kontynuowanie tradycji Związku Strzeleckiego. Bo strzelcem być to zaszczyt. Związek Strzelecki był początkiem Legionów Marszałka Piłsudskiego. Legionów, które po 123 latach zaborów wywalczyły niepodległe państwo polskie. Wyrażam uznanie i podziękowanie waszym rodzicom za wychowanie was w duchu patriotyzmu. Życzę wam zdrowia i wszelkiej pomyślności, żebyście byli wierni przyrzeczeniu strzeleckiemu. Żebyście zawsze kochali naszą ojczyznę Polskę i dobrze jej służyli. Szczęść wam Boże. Witam was wszystkich na naszym spotkaniu z historią, na naszej lekcji. Tak akurat składa się, że zaczynamy ją w takim centralnym punkcie, Plac Farny w Rzeszowie, i nieprzypadkowo akurat tutaj zgromadziliśmy się, żeby rozpocząć naszą wyprawę. Jak widzicie, rozpościera się tutaj taki obraz, gdzie z jednej strony jest kościół Farny, gdzie obok jest pomnik pułkownika Leopolda Lisakuli, natomiast z tyłu są budynki plebanii kościoła Farnego. I gdy 100 lat temu wybuchła I wojna światowa, wydarzenie, które miało duże znaczenie dla pozbawionej od 1795 roku niepodległości Polski, to akurat nasi rodacy wówczas te 100 lat temu, ten wiek temu, byli gotowi na ten moment dziejowy, a stało się to między innymi za przyczyną organizacji takiej jak Związek Strzelecki i Strzelec. Akurat Rzeszów jest miastem położonym pośrodku między Lwowem a Krakowem i właśnie w tych dwóch największych miastach należących wtedy do państwa austriackiego, i we Lwowie, i w Krakowie, istniały prężne organizacje strzeleckie, Związek Strzelecki we Lwowie, w Krakowie organizacja o nazwie Strzelec, i właśnie w tym miejscu, gdzie teraz znajdujemy się, dokładnie na placu plebanii kościoła Farnego, w budynkach plebańskich, strzelcy rzeszowscy odbywali ćwiczenia, żeby przygotować się do właściwego zachowania, żeby przygotować się do tego, jak należy postępować na polu walki. Jednym z komendantów, jednym z najwybitniejszych strzelców był Leopold Kula, który przybrał pseudonim Lis, i to właśnie on uczył, jak należy zachować się, jak należy posługiwać się karabinem, jak należy maszerować. I tenże Lis Kula słynął z tego między innymi, iż jak prowadził oddział do walki, to jego podkomendni nie ginęli, jego podkomendni nie ponosili śmierci, tylko wracali cali z pola bitwy. Stąd między innymi w poemacie o pułkowniku Leopoldzie Lisie Kuli są takie słowa, iż z takim komendantem na wojnę iść nie żal. I właśnie dlatego między innymi to miejsce, Plac Farny, wybrano jako punkt, gdzie stanął najpierw w roku 1932 pomnik pułkownika Leopolda Lisakuli, a 50 lat później, w listopadzie 1992 roku, pomnik, który teraz widzicie, został odsłonięty ponownie. W Rzeszowie znajduje się wiele miejsc niemych świadków historii strzelca i w jedno z takich miejsc teraz udamy się, podążymy w stronę kościoła Ojców Bernardynów. Witam was serdecznie, młodzieży strzelecka. Tutaj przed wizerunkiem Matki Bożej Pani Rzeszowa, w sanktuarium, które ma 5 wieków. To także do tej historii dziejów tego miejsca pułkownik Leopold Kula Lis przybywał na to miejsce, aby tu u stóp Matki Bożej, hetmanki, zawierzać wszystkie swoje sprawy, zawierzać sprawy naszej ojczyzny, zawierzać sprawy naszego regionu, Podkarpacia, zawierzać to wszystko, co o Polsce stanowi. Przybywał tutaj przed cudownym wizerunek Pani Rzeszowa do tej rzeszowskiej bazyliki, aby prosić o siły, aby prosić właśnie o te cnoty nie tylko dla siebie, ale również i tych, którzy w jakiś sposób byli mu powierzeni. Dzisiaj stajemy w tym miejscu, gdzie na pamiątkę tego wymiaru duchowego, religijnego pułkownika Lisa Kuli 12 września 2012 roku została zawieszona buława hetmańska tutaj właśnie przy wejściu do kaplicy Matki Bożej. Każdy, kto przybędzie, zobaczy i przeczyta w 100. rocznicę powstania Związku Strzeleckiego Strzelec,
Ta buława hetmańska została podarowana Matce Bożej jako szczególnej hetmance, jako opiekunce, jako tej, która była dla pułkownika, ale także dla strzelców zawsze ostoją i była takim oparciem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Cieszę się i serce rośnie, jak widzę taki młody, zielony las. Wracam wspomnieniami, bo prawda, uciekłem w 1939 roku, zaliczyłem obóz w Starzawa Chyrów i tuż przed samą wojną, przed wybuchem wojny wróciłem do domu i już zaczęły się moja, że tak powiem, strzelecka przygoda. My byliśmy kresowiakami, prawda? Byłem jako trzeci z synów, trzech strzelców było u nas. Ojciec był obrońcą Lubaczowa. I tutaj uczyliśmy się w domu tego patriotyzmu. Patriotyzm polegał na tym, że ojciec jako naczelnik agencji pocztowej zawsze pistolet służbowy, jeden i drugi, wiadomo, w którym miejscu był. No i pojawił się strzelec albo Krakus. No i w związku z tym każdy był strzelcem, niezależnie od tego, raz w miesiącu przyjeżdżał instruktor taki Antoni, który z nami ćwiczył tam wtedy. Stoimy w miejscu, które jest takim swoistym połączeniem pokoleń, pokolenia dziadków i pokolenia wnuków. Dlatego, że po mojej lewej stronie znajduje się tablica ku czci Marcina Borolowskiego-Lelewela, uczestnika Powstania Styczniowego, natomiast po stronie prawej widnieje tarcza Legionów, właśnie ta piękna tablica, która została wmurowana 10 lat temu w 90. rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. I akurat jeżeli chodzi o te tablice, one mają ze sobą wiele wspólnego, bo wtedy, kiedy Romuald Traugut umierał, a to był 5 sierpnia 1864 roku, wówczas nie myślano zapewne, że niemal pół wieku później, 6 sierpnia 1914 roku z Oleandrów Krakowskich pierwsza kompania kadrowa wyruszy, żeby o śmierć Romualda Trauguta i o wolną Polskę upomnieć się. Przed II wojną światową po raz pierwszy ta tarcza Legionów została wmurowana w wieżę, która znajduje się przy kościele Farnym, natomiast po raz wtóry te tablice, jak tutaj wszyscy widzą, jak wszyscy tutaj zdążyli się dowiedzieć, wmurowano w roku 2004. Czoram pasów, lecz szary i strój nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu honora. Nie ona ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, maszerują strzelcy, maszerują karabiny. Jesteśmy w kolejnym miejscu, które łączy teraźniejszość z przeszłością strzelca. Jak widzicie, znajdujemy się w pobliżu pierwszego liceum ogólnokształcącego. Nieopodal jest Kościół Świętego Krzyża i budynek Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Te miejsca wybraliśmy dlatego, gdyż właśnie jeżeli chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące, to jego absolwentami i jego uczniami było wielu ludzi, którzy potem zasilili szeregi Związku Strzeleckiego. Tutaj wspomnę takie postacie jak Tadeusz Furgalski, pseudonim Wyrwa, jak Albin Fleszar, pseudonim Satyr, czy wreszcie późniejszy wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych w okresie II wojny światowej, generał Władysław Sikorski, uczeń pierwszego gimnazjum w Rzeszowie. I jeszcze pułkownik Jan Stefan Kotowicz, żołnierz 17 Pułku Piechoty, który wcześniej był w gronie tych, którzy zakładali rzeszowskiego strzelca. Stąd ta szkoła była taką kuźnią kadr, między innymi ludzi, którzy uczyli się tutaj patriotyzmu, którzy tutaj zdobywali wiedzę, by ją później wykorzystać w działaniach na rzecz urzeczywistniania niepodległej Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi jeszcze o Kościół Świętego Krzyża w Rzeszowie, on jest tym punktem, w którym 6 czy 7, najczęściej 7 marca, strzelcy uczestniczą w nabożeństwie zaczynającym ceremonię przyrzeczenia strzeleckiego. Znajdujemy się u źródeł strzelca, w tym budynku, gdzie teraz mieści się siedziba Polskiego Banku PKO.
w roku 1912, kiedy to Strzelec rozpoczynał swoją działalność, była pierwsza siedziba związku, była pierwsza siedziba organizacji. I mieszkańcy Rzeszowa o tym pamiętali, bo tak jak widać, na ścianie tegoż budynku znajduje się tablica, która została ufundowana z okazji stulecia Związku Strzeleckiego. Dwa lata temu, na początku listopada 2012 roku, ta tablica została uroczyście odsłonięta w ramach obchodów stulecia Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Uczyniono to i na tej tablicy widnieją nazwiska ludzi, którzy zakładali Związek Strzelecki w Rzeszowie, ludzi, których losy różnie potem się potoczyły. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie jest jednym z niewielu, jakie stanęły w Polsce. Między innymi Warszawa taki pomnik ma, a w 2001 roku, 13 lat temu, 11 listopada dokładnie 2001 roku, ten pomnik został odsłonięty. Pomnik, przy którym odbywają się uroczystości z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. I strzelcy byli w gronie tych, którzy właśnie to Polskie Państwo Podziemne organizowali, którzy to Polskie Państwo Podziemne tworzyli. Strzelcy zasilili szeregi Armii Krajowej, która właśnie była ramieniem zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego, wśród nich strzelcy rzeszowscy. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że naszym gościem jest pan Kazimierz Wilk, porucznik Armii Krajowej, człowiek, który historię poznał nie tylko ucząc się jej w szkole, ale człowiek, który tę historię tworzył. Serdecznie witam pana porucznika. W moich młodych latach było podobnie. Też byli strzelcy, wcześniej były legiony. Armia Krajowa wywodziła się właśnie z tych korzeni młodych strzelców, Związku Strzeleckiego przedwojennego i Legionów. I doczekała się trudnych czasów wojny, gdzie trzeba było walczyć już właśnie z bronią w ręku jako Armia Krajowa, bo i ta Armia Krajowa to właśnie miała korzenie w tamtych młodych pokoleniach przedwojennych. Za pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej i za fontannami rzeszowskimi znajduje się obecnie siedziba Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Budynek, który też ma piękną, bogatą historię. Budynek, który był kiedyś własnością jednej z najzamożniejszych rodzin rzeszowskich, rodziny Lubomirskich, która władała sporymi płaciami w kraju. I ten budynek też odgrywał ważną rolę w pierwszych dniach II wojny światowej, dokładnie w dniach od 8 do 10 września 1939 roku. Tam bowiem znajdowała się siedziba sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzonej wtedy przez pułkownika Stanisława Maczka. Przejście szlakiem dawnych strzelców pozwoliło mi na przypomnienie sobie historii tego, co robili dawni żołnierze, dawni strzelcy. Po to wszystko, aby po prostu mieliśmy to, co mamy teraz, czyli wolną Polskę, nie czasy, w których po prostu byliśmy pod zaborami. Urodziłam się we Lwowie. Od 5 lat mieszkam w Polsce. Teraz w tej chwili chodzę do szkoły 14 LO przy Zespołu Szkół Technicznych. Z dzisiejszej lekcji, z dzisiejszego dnia nauczyłam się, poznałam polską historię Związku Strzeleckiego Strzelec i o żołnierzach, którzy walczyli o to, żebyśmy mieszkali teraz w wolnej Polsce. Jest taka tradycja u nas, w naszej jednostce i w naszym związku, że nowi strzelcy, którzy zdeklarowali wstąpienie do związku, rozpoczynają swoją taką edukację strzelecką od wizyty w naszym, tutaj w naszej izbie. Powodem jest to, że aby dokąd dojść, trzeba wiedzieć, skąd się idzie. I waszym celem jest bycie strzelcem, uzyskanie wiedzy, wiadomości, sprawności, tych wielu innych rzeczy, które są potrzebne. Ale zanim będziecie je zdobywać, zależy nam, żebyście dowiedzieli się, dlaczego pielęgnujemy
tradycję Strzelca, dlaczego istnieje do dziś dzień Związek Strzelecki i dlaczego jesteśmy akurat tu, w tym miejscu. Ta część, jak powiadam, przypomina o początku Związku Strzeleckiego, o strzelcach z roku 1914, 15, 16. Oni rozpoczęli walkę o wolną Polskę, o wolny kraj. Śladów Strzelca w Rzeszowie jest bardzo dużo. Gdy tak nawet popatrzymy obiektywnie, no to jest kilkanaście co najmniej wielkich punktów, o których wspomnieć należy. Nasza Izba Tradycji jest również jednym z tych punktów, jakkolwiek od niedawna, bo praktycznie od roku, ale myślę, że jest takim niejako zwieńczeniem, gdzie jak w pigułce można usłyszeć, zobaczyć, ba, dotknąć nawet, no może nie oryginałów, ale bardzo wiernie wykonanych replik tamtej historii, tamtego świata i, no i tamtych ludzi. Szanowny panie Leopoldzie, proszę przyjąć tytuł honorowego strzelca naszego związku, bo to jest dowód uznania dla pana, dla pana życia, dla pana postawy i dla tego, co pan od no, ćwierć wieku robi dla naszych młodych strzelców. I dziękujemy panu bardzo za wszystko. Ten tytuł honorowy, chociaż część, może będzie dla pana taką satysfakcją. My w każdym razie serdecznie dziękujemy i panie inspektorze, bardzo proszę. W imieniu naszej kadry Związku Strzeleckiego Strzelec pragniemy panu wręczyć ten akt honorowego strzelca naszego związku. Bardzo dziękujemy za przyjęcie, za obecność. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem po prostu wzruszony. Rzeszów jest miastem, w którym znajduje się wiele pamiątek, wiele miejsc niemych świadków historii Strzelca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dziejami tej organizacji, to warto, aby zwrócił się do przedstawicieli kadry dowództwa jednostki strzeleckiej 2021. Siedziba znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 6. Tam można uzyskać informacje dotyczące zorganizowania wycieczki. Wycieczki, dzięki której można poznać historię rzeszowskiego strzelca, poznać historię ludzi, którzy odegrali bardzo ważną rolę w dziejach naszego miasta i w dziejach Polski.